TVP, proszę o pytania, nie o tezy. Dzień dobry, Jacek Piechota, TVP Info. Chciałem zapytać, jak pan ocenia głosowanie... Pokażmy mu klasę. Słuchajcie, póki... Słuchajcie, kochani, kochani... Słuchajcie. Akurat tutaj pan redaktor, przynajmniej inaczej niż jego kolega z centrali, przynajmniej nie zasłania kamer i nie awanturuje się, więc dajmy możliwość zadania pytania. Bardzo dziękuję. To nasze kamery były zasłaniane tutaj. Chciałem zapytać... Ale pyta pan, czy nie? Nie widzę. Pyta pan, czy nie? Tu stoi nasza kamera. Przed chwilą tu był tłum ludzi. Musiałem wywalczyć swoje miejsce. Musiałem wywalczyć swoje miejsce. Jeśli ma pan zamiar kłamać, to niech pan odejdzie od mikrofonu. Dobrze. Jeśli chce pan o coś zapytać, zapytam. Proszę pytać. Widzę waszą kamerę. No teraz... Patrzę waszą kamerę. Dobrze, czy mogę? Czy transmitujecie mogę? Nas na żywo? Teraz ja mówię. Czy transmitujecie nas na żywo? Tego nie czy wiem. Czy chcecie słowo? Ale ja wiem. Ale ja... Jak panu nie wstyd? Jak panu nie wstyd uczestniczyć w tym oszustwie zbiorowym? Pan tu robi jakieś wyrzuty komu? Tym ludziom? Pan się powinien wstydzić. Ja chciałem zapytać, jak pan ocenia firmę, w której pan pracuje. Jak pan ocenia polityków opozycji, którzy poparli pakt migracyjny w Unii Europejskiej? Tych, którzy poparli i tych, którzy się wstrzymali. Dzisiaj problemem polityki migracyjnej jest łącznie PiS. Problemem Polski i problemem całej Europy. 300 tysięcy wiz, 300 tysięcy migrantów z Afryki i Azji wpuścili, żeby zarobić kasę na wizach. Czy pan zadał to pytanie politykom PiS-u? Pytam teraz przedstawiciela TVP Info, który uważa siebie za dziennikarza telewizji publicznej. Czy zgodnie z obowiązkami konstytucyjnymi i ustawowymi zadał pan politykom rządzącym pytanie o wpuszczenie przez nich 300 tysięcy migrantów z Afryki i Azji? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Komu pan zadał to pytanie? Nazwiska tych polityków, audycję, w której pan to zrobił. Proszę to powiedzieć. Nie rozmawiałem z tymi politykami na ten temat. To przynajmniej proszę nie udawać obiektywnego dziennikarza. Panie premierze, jeszcze chciałem dopytać o słowa pana... Tym razem Marek Graniszewski, Fakty TVN. Panie premierze, dzisiaj pan Morawiecki powiedział, tu cytat, chcemy przypomnieć o tym, jak wielkim zagrożeniem jest powrót rządów PiS do władzy. Co pan na te słowa premiera Morawieckiego? Tak, ja nawet skomentowałem to w mediach społecznościowych. Trochę złośliwie, ale jak usłyszałem, że Morawiecki mówi, że wielkim zagrożeniem jest powrót PiS-u do władzy, to pomyślałem sobie, no, wazeliniarz. Wie, kto wygra i chce się do nas przypucować. Więc chcę wyraźnie powiedzieć, panie premierze Morawiecki, Mateuszu, nawet nie próbuj, sprawiedliwość i tak cię nie ominie. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy.